facet, który się zatrzymał wtedy, co mi padła bateria, oczywiście chciał ode mnie kasę, więc sobie podziękowaliśmy. I dosłownie 15 sekund później, jak szedłem w stronę stacji, od której wracałem, zatrzymało się tutaj dwie osoby. No mam nadzieję, że będzie ok. Na wszelki wypadek mam odpalone mapy po prostu z GPS-em, ale wydaje mi się, że będzie ok. Słuchajcie. Uciekłem ze stopa. Opcja jest taka, że od początku coś mi się nie podobało z tymi ludźmi. Niby byli mili, ale wiecie, jakoś takie z tyłu głowy wrażenie, że coś tu jest nie tak. No i nagle skręcił w uliczkę, która mi nie pasuje. Mówi mi, że tutaj leża, ale że on skręci tu, bo jeszcze tam pokazuje mi, że musi jeszcze kogoś wziąć. Po prostu całą tą trasę byłem mega poddenerwowany, jak wiecie, czułem, że mi podchodzi pod gardło dosłownie serce i całą trasę miałem miękkie nogi. I obiecałem sobie, że okej, no nie będę panikował. Ale jak tylko skręcą raz w złą uliczkę, to wysiadam. No i na początku tak mówię, że stop, a mówię nie, spoko, tam pojedziemy po kolegę. No i na początku przytaknąłem na tą propozycję, ale tak jedziemy kolejne 15-20 sekund w jakieś osiedla i mówię, on wyciąga telefon i jeszcze wyciągnął taki, wiecie, taki stary telefon, nie wiem, jakąś Nokia 3030 czy coś takiego. Wiecie, kto nosi Nokia 3030 w 2018 roku, tak, w czasach smartfonów. Jestem gdzieś na środku w dupie, nie wiadomo gdzie, ale podjąłem taką decyzję, nie była łatwa, bo naprawdę się zastanawiałem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz wysiadać, ale coś takiego, nie pasowała mi twarz jednego i drugiego typa. Jeden wyglądał jak jakiś były bokser, a drugi po prostu, wiecie, starszy facet w łajbiterce. Od początku coś mi nie pasowało, wiecie, już jechałem stopem parę razy i za każdym razem było ok, ale z nimi było coś takiego, wiecie, szósty zmysł po prostu mi się włączył, no. O Jezu, naprawdę strasznie zestresowałem się. Aż się musiałem zabunkrować na stacji benzynowej na jakieś 20 minut, żeby ochłonąć. Ja wiem, ktoś powie, że panikuję, ale to dziwne uczucie towarzyszyło mi od samego początku i w pewnym momencie po prostu już nie udało mi się go stłumić, więc to chyba dobrze, że tak zrobiłem. Nie ma co ryzykować, no. Najwyżej nie dostanę się dzisiaj do Montenegro, skończę w Szkodrze, ale no cóż. No ale co, no takie jest życie, no. Generalnie wszędzie trzeba po prostu zachować zdrowy rozsądek i starać się nie ignorować sygnałów, które mogą wskazywać na to, że coś się dzieje nie do końca tak, jak dziać się powinno. Moje nikłe autostopowe doświadczenie podpowiada mi, że jeżeli to jest rondo i tam się jedzie na Szkodrem, to właśnie tutaj powinienem stanąć, bo tutaj wszyscy sobie stają, więc generalnie każdy ma to w dupie, gdzie się zatrzymać, więc no, jest szansa, że może coś złapie. Dzisiaj chyba nie jest mój szczęśliwy dzień. Chwilę później zatrzymał się facet w takiej podstarzałej BMC trójce z żoną z zaawansowanej ciąży. Po chwili zaczął się kłócić ze swoją żoną. Poszło o to, że mu kupiła nie takie chipsy czy 7 Daysy. Zaoferował mi to chipsy i 7 Daysy, ale generalnie w stosunku do niej był mega agresywny. Wiecie, zaciskanie pięści, rzucanie jakimiś rzeczami i tam po prostu rzucanie się po całym samochodzie. No i wszystko spoko, gdyby nie to, jak się okazało potem, jak ten facet jeździ. To był dopiero dramat. Facet jedzie 50 na godzinę na piątce, pod maską jakiś 1,6, może 1,8 i z 50 na godzinę z piątki próbuje tira na zakręcie brać. Jedzie na prostej drodze, co chwila hamulec, wyprzedza tego tira po prostu z takich prędkości, że żółw by szybciej chyba wyprzedził. Oczywiście się chował za każdym razem w ostatnim momencie, bo sobie zdawał sprawę z tego, że to może jednak nie do końca tak działa. Znowu całą drogę byłem tak zestresowany. Dzisiaj nie jest mój dzień, nie próbuję już nawet się dostać do Czarnogóry. Próbuję znaleźć jakiś hostel, zabunkrować się tam. Zasnąć może dzisiaj wcześniej, żeby rano w miarę wstać i ewakuować się z Albanii, bo coś nie mam dzisiaj po prostu szczęścia. Muszę sobie na spokojnie rozplanować trasę i postarać się ją kontynuować od jutra. To wygląda jak jeden pies, który się do was przyczepi, zacznie zwoływać swoją ekipę i nagle nie możesz się odczepić od psów, które was bronią przed jakimiś ludźmi, ale beka. Nowy dzień! Nowy ja, nowa destynacja. Dzisiaj próbuję się dostać do Czarnogóry, do Kotoru. Podjąłem decyzję, że nie będę się zatrzymywał w budwie czy w barze, dlatego, bo jest już dzisiaj 13, a to oznacza, że za 5 dni mam samolot do Warszawy. A bardzo chciałbym zobaczyć jeszcze Bośnię, więc plan jest taki, żeby dostać się do Kotoru, spędzić tam noc, o ile się uda, potem dostać się do Mostaru, do Sarajewa i z Sarajewa wrócić sobie już pewnie busikiem do Podgoricy i po prostu polecieć sobie z powrotem do domu, czy do Warszawy. Jak to się człowiekowi zmienia spojrzenie na świat, kiedy uświadamiasz sobie, że największym szczęściem, jakie cię dzisiaj spotkało, było znalezienie śmietnika i trzyczęściowego kartonu, którego możesz użyć, żeby napisać trzy różne miejscowości i go kompaktowo złożyć.
Po prostu nawet aż się zaśmiałem sam z siebie, jak bardzo się ucieszyłem, znajdując ten karp w śmietniku. To jest po prostu jaja roku. Swoją drogą świat jest mega mały. Podrzuciła mnie tutaj na skrzyżowanie para Brytyjczyków, z którymi wczoraj latałem po mieście i szukałem bankomatu jakiegoś działającego. Nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze miejsce do łapania stopa, ale to jest bezpośrednia droga do Czarnogóry, więc chyba lepszego miejsca nie znajdę. Tylko tu jest strasznie pusto, strasznie gorąco. Góry, ale przynajmniej trochę wiatr wieje, o tyle dobrze. Dobra, czas ładnie napisać Montenegro tutaj. Montenegro czy Czarna Chora? Dobra, napiszę Montenegro. Prawdopodobnie najbrzydszy napis Montenegro, jaki widzieliście w życiu. Ciekawe, czy zadziała. Widać z daleko, że to Czarnogóra, czy nie widać? 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 Chyba widać. No to przynajmniej sobie na granicę podjadę. Jestem na granicy albańsko-czarnogórskiej. Mam nadzieję, że uda mi się ją szybko przejść na piechotę, bo słyszałem, że właśnie to, że bus jedzie tam prawie 5 godzin, jest bardzo mocno spowodowane tym, że się długo czeka na granicy. Ale z buta powinno być dużo łatwiej i szybciej. Uśmieszek na napisie Montenegro przyniósł mi trochę szczęścia. Czas stworzyć kolejny plan. Teraz się zastanawiam, czy napisać Kotor czy Budwa, ale chyba napiszę Budwa, bo Budwa jest dosyć duża i podejrzewam, że więcej osób tam będzie jechało. I kolejnego stopa po prostu będę łapał już z Budwy. Jechałem właśnie teraz, słuchajcie, z człowiekiem z Czarnogóry, ale albańskiego pochodzenia. Czuję się Albańczykiem mieszkającym w Czarnogórze, jak i wiele osób tutaj z tych rejonów. I właśnie sporo pogadaliśmy sobie tak o polityce, bo młody chłopak, student, więc jak gdyby taki troszeczkę bardziej otwarty na wiele tematów. Są takie jak na razie dwa pewne tematy, które każdy poruszał. No to właśnie było to, że nie powinno się akceptować uchodźców z Syrii, z tamtych rejonów do Europy. I to właśnie muzułmanie mówią, że pomimo tego, że to są muzułmanie, to mi się nie podoba to, że oni są tutaj i oni przyjeżdżają, dlatego, bo to są ludzie o zupełnie innej kulturze, zupełnie innej mentalności, a potem mamy problemy w Europie takie, jakie mamy. To są właśnie rzeczy, które mi tutaj ci ludzie mówili. Druga kwestia jest właśnie taka, że każdy z tych państw bardzo, ale to bardzo stara się o to, żeby dostać się do Unii Europejskiej. To było na tyle, jeżeli chodzi o politykę. Zaraz tutaj się pojawi Budwa. Dupy nie urywa, bo mi się już pisał Mazak, a mówili kup Bika, ale nigdzie nie mogłem kupić Bika w Turcji, no. Nie widziałem tam, gdzie kupowałem. Mam takie coś, ale w sumie trochę wytrzymał. Ciekawe, czy pójdzie mi tak szybko jak ostatnie stopy. Chłopaki mówią, że nie jedziemy do Budwy, ale jedziemy tutaj popływać i sobie zajarać jointa. Chcesz jechać z nami? To jest to właśnie ta bałkańska gościnność, no. Okazuje się, że Montenegro nie jest takim przyjaznym krajem, jeżeli chodzi o to stopowiczów. Tutaj za mną jest kolega z Turcji, który też właśnie ze Stambułu jedzie w okolice Kotoru, czyli tego miejsca, do którego ja się wybieram. No i mówi, że przekonał się, sam siebie namówił, żeby spróbować jeszcze raz, bo podobno 3 razy już próbował właśnie autostopów w Czarnogórze i zawsze wychodziło to dosyć ciężko. Stoję tu już ponad godzinę, więc jest trochę przypał, ale podobno co jakiś czas jeździ tutaj autobus, który nas zabierze chociaż do baru za 1 euro, więc spróbuję tak. No zobaczymy, jak to będzie, ale jak na razie to jest tak, no dupy nie urywa, powiem szczerze. Okazuje się, że w 2 osoby też można łapać stopa. Godzina stania z 10 minut stania razem. No i uda nam się dostać do baru, a z baru już będziemy próbowali dalej. To jest moja nowa ekipa. Zdrowo! Więc ciśniemy, no. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie dalej, ale jest całkiem przyjemnie, jest całkiem fajnie jak na razie. Ale bym sobie wskoczył do takiej wody, jak tam nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo. Ale niestety nie ma wyboru, czas goni, już zbliża się godzina 4, a do Kotoru jeszcze kawał drogi. Mam nadzieję, że uda nam się coś złapać, będziemy próbowali we dwóch, bo lecimy w tą samą stronę.
A jak nie, no to cóż, no będę musiał zostać w barze i pływać sobie tutaj, no. Powiedziałbym, że złapanie stopa w towarzystwie turecko-polskim dwóch mężczyzn raczej jest niemożliwe, żeby złapać jakąś kobietę. Jednak okazuje się, że Rosjanki nie boją się niczego i udało nam się złapać jednego stopa z Rosji. Hi! Z Radku. Więc jedziemy sobie do Budwy, a z Budwy już mamy coraz bliżej do naszej destynacji. Dostaliśmy się już do Budwy i wszystko ładnie, pięknie, ale to, co tam się dzieje, nie wygląda na... Gdzie jest moja? To, tam, to się nie wygląda najlepiej. Zapowiada się na deszcz. A ja bym bardzo chciał się dzisiaj dostać do Kotoru, żebym mógł jutro na przykład wstać sobie rano i pójść na plażę, wykąpać się, cokolwiek. Po prostu moje marzenie. Więc życzcie nam szczęścia, bo we dwóch tutaj grubo ciśniemy z tematem. To jest autobus do Kotoru właśnie. Pojechał sobie. Ale my nie jesteśmy autobusiarzami. Yo. Całe życie autostopem wychowani. Elo, pozdro 600. Co prawda mi się nie udało dotrzeć bezpośrednio do mojej destynacji, ponieważ tutaj kolega jedzie do Tivat, czyli tam, gdzie jedzie kolega z Turcji. Wysadzą mnie na skrzyżowaniu parę kilometrów od tunelu do Kotoru i będę mógł się dostać bezpośrednio do Kotoru. Dobry dan! Dobry dan! No, to tak sobie ciśniemy. Jeszcze jedno stopowanie i powinienem być już w swoim miejscu docelowym. To jest droga na Kotor. Właśnie nastąpiły pewne plany i jadę do Dubrownika. Pierwszy raz w życiu jestem na promie. Śmiesznie to wygląda, jak na taki stateczek sobie wjeżdża autobus albo jakaś wielka śmieciarka. Przekroczyliśmy już granicę czarnogórsko-chorwacką i tu jest taka ciekawostka, dlatego, bo od jednej do drugiej granicy jest 2 km drogą. Możecie sobie zobaczyć, tutaj jest las, tam gdzieś w oddali są jakieś domki i to jest taka ciekawostka, bo wydaje się, że to jest taka ziemia niczyja, no bo jesteśmy w sumie pomiędzy granicą Czarnogóry z Chorwacją i nie wiem, zagadka dla was, może ktoś wie i się wypowie w komentarzach, gdzie my w tym momencie jesteśmy i dlaczego ta przerwa między tymi granicami wynosi aż 2 km. No to dotarłem do Dubrownika. Jestem w bardzo dziwnym hostelu. Był 4 razy tańszy od wszystkiego innego na Bookingu. Ceny są dramatyczne. Nie sprawdziłem tego wcześniej, zgodziłem się na ślepo, spoko, lecę sobie do Chorwacji. Na miejscu okazuje się, że za noc trzeba zapłacić czasami nawet i 200 zł. I to za hostel. Więc znalazłem coś, co kosztowało około 50. Wchodzę tutaj do tego hostelu, a tam jest jeden Polak i jedna Francuzka. I pytam się, no spoko, a co tutaj dalej robimy, jak bookujemy? Oni powiedzieli, że nie wiedzą, bo to nie ma żadnego check-ina. W hostelu są wszystkie pokoje pozajmowane, w sensie leżą plecaki, ale nie ma żywej duszy. Właściciel w żaden sposób się nie kontaktuje, to wszystko jest otwarte, nic nie jest pozamykane. Więc zapowiada się, że będzie bardzo ciekawie. Pełny spontan, trochę się boję o swoją elektronikę. Od razu mogę wam powiedzieć, że tu jest cholernie drogo. Poszliśmy sobie do tamtego sklepu. Zwykły mało osiedlowy sklepik, żeby tutaj koleżanka Julie zrobiła jakiś obiad, bo my nie potrafimy gotować. I wychodzi na to, że tu jest cholernie drogo, bo na składniki na zwykłą pastę najprostszą, czyli makaron, ser i boczek, zapłaciliśmy prawie 50 zł, więc jest bardzo grubo. Teraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda w środku. Właśnie wygląda to mniej więcej tak. I nie wiemy w ogóle, o co chodzi, bo nikogo tu nie ma. I kurde, tutaj nie ma żadnych szafek, nic się nie zamyka, żadnych drzwi, ja tu mam ze sobą przecież laptopa, wszystko, przecież to jest jakaś masakra, ale z drugiej strony spoko, pełny spontan, mam nadzieję, że wow, w sumie nie wiem, na co mam nadzieję, no miałem dzisiaj spać w Czarnogórze, jechać potem do Bośni, a tutaj się okazuje, że zabukowałem sobie na 2 dni nocleg w Dubrowniku. W sumie zawsze chciałem jechać do Dubrownika, przecież Grę o Tron tutaj nakręcali. To tak, tak to właśnie wygląda, ale mamy wino, mamy jedzenie, będzie dobrze.
Pamiętacie, jak wam mówiłem, że postanowiliśmy zrobić sobie obiad? No to robimy i właśnie patrzcie, jakie jest wyposażenie kuchni. Okay, you wanna show our kitchen to the people? Yeah, let's show the kitchen to your people. So this is the... Oh, there is a spoon there. Okay, and there is a sunscreen over there as well. Here, this is dedicated for Polish people. How do you like it so far? I love it. Michał, jak ci się podoba? It's zajebiście. It's zajebiście. No, prania też nie zrobię, bo nie ma pralki. O, zobaczcie, to jest chyba pralka prawdopodobnie. A i oczywiście lodówka, patrzcie, lodówka z***na gdzieś z Fallouta trójki prawdopodobnie. I uwaga, otwieramy. Działa. Guys, look at the...